Jak pokazać Polskę, która nie istnieje? Trzeba było jakoś przekonać zwycięzców, którzy byli bardzo daleko na zachodzie, żeby oni przekonali Niemców, żeby tak oddali ten Gdańsk, Poznań, a może i Śląsk. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ w preambule tego traktatu było to, że rozbiory są już nieważne. Czyli jakby unieważnienie rozbiorów i powrót Polski na mapę jako podmiotu międzynarodowego. Polska położona jest w geometrycznym środku Europy pomiędzy 55 a 47 stopniem szerokości północnej i 28 a 15 stopniem długości geograficznej wschodniej od Greenwich. Rok 1795, czyli moment ostatecznego rozgrabienia ziem polskich, był z punktu widzenia tamtego pokolenia narodową katastrofą. Katastrofą związaną z tym, że zanik państwa równał się z końcem również narodu. Stąd, jeżeli odwołujemy się do słów hymnu, to widać bardzo wyraźnie zaprzeczenie tej powszechnej wierze, że nie tylko Polski, ale i Polaków nie ma. I stąd owe działania, które przełożyły się na cały cykl powstań mających Polskę, mających niepodległość przywrócić. Były to powstania o charakterze szlacheckim. Była to walka prowadzona przez naród szlachecki. To tę walkę o niepodległość w przyszłości już w wieku XX miał prowadzić naród zmieniony. Naród, do którego wszedł uobywatelniony chłop, który przecież, jak był przekonywany, nie jest chłopem polskim, tylko carskim albo cesarskim. I wszedł do niego robotnik, którego przekonywano z kolei, że nie ma ojczyzny, że jest proletariuszem reprezentującym zupełnie inną wizję tego przyszłego świata. I pokolenie to, zwane pokoleniem niepokornych, mówi się o nim, że to było też pokolenie pogrobowców powstania styczniowego, doprowadziło do wykształcenia się na gruncie polskim tych nowoczesnych nurtów politycznych reprezentujących różne opcje od socjalizmu, ale o narodowym kształcie poprzez ruch wszechpolski, ruch narodowy, po ruch ludowy, gdzie każdorazowo celem ostatecznym przy różnicach programowych była niepodległa Polska. Zaostrzanie się sytuacji międzynarodowej, powstanie dwóch wielkich bloków mocarstw, u tych polityków polskich, którzy potrafili myśleć i dalekowzrocznie, i głęboko, rodziło nadzieję na to, że wcześniej czy później staną się pożądanymi partnerami. Nawet jeśli byłaby to partnerstwo w cudzysłowie, jeżeli byliby przedmiotami, ale weszliby do gry, której celem była Polska. I tym można wytłumaczyć działania tych dwóch wielkich polityków, z którymi niepodległość Polski jest nieodłącznie związana, czyli Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Jeżeli mówimy o tych dwóch liderach, to właściwie trzeba byłoby zacząć od Dmowskiego. Z tego powodu, że był on już przed wybuchem I wojny światowej przywódcą dużego obozu politycznego. Był przez czas jakiś szefem polskiego koła w rosyjskiej Dumie Państwowej, w rosyjskim parlamencie i z tego powodu miał on oficjalny status. Cały czas stał na czele dużego obozu politycznego o wpływach rozciągających się na trzy zabory. Dmowski dokonuje
bardzo ważnej rewizji w naszym spojrzeniu na historię i na współczesność. To znaczy kwestionuje dotychczasową drogę do niepodległości, czyli drogę powstańczą. Stwierdza, że najpierw musi to być praca organiczna, przede wszystkim stworzenie nowoczesnego narodu. Co to oznaczało nowoczesny naród? Polityka XIX-wieczna była polityką szlachecką. Dmowski uważa, że nowe warstwy społeczne, głównie chłopi, ale również robotnicy, powinny być częścią narodu. Niektórzy się nie zgadzali z Dmowskim, on miał autorytet, ale nie był to autorytet guru. Tutaj możemy porównać działalność Piłsudskiego z Dmowskim. Piłsudski zaczyna jako socjalista, jako konspirator, jako działacz socjalistyczny, gdzie pewna hierarchia, dyscyplina quasi wojskowa jest czymś naturalnym. Piłsudski stał się po jakimś czasie postacią rozpoznawalną w skali galicyjskiej. No i był osobą, która się cieszyła, co miało duże znaczenie, zaufaniem w obrębie środowiska socjalistycznego. Zasadniczą osią sporu między szeroko pojętym obozem Józefa Piłsudskiego, bo już można mówić na początku wieku, że taki istnieje, a obozem Romana Dmowskiego był tak zwany spór o orientację międzynarodową polityki polskiej. Czyli wobec zbliżającej się wojny, którą wszyscy podskórnie wyczuwali, że będzie, powstawało zasadnicze pytanie, jak Polacy mają się zachować. Wybór tymczasowego rosyjskiego sojusznika przez Dmowskiego wiązał się z tym, że pomysł na odzyskanie niepodległości polegał na włączeniu wpierw wszystkim ziem polskich w obręb Imperium Rosyjskiego po to, żeby z tego imperium wyjść. Dmowski, który nigdy prorosyjski nie był, wychodził z założenia, że potencjał 20 milionów Polaków rozsadzi Rosję. Piłsudski idzie jakby tradycyjną drogą, to znaczy Rosja jest największym wrogiem, powstania XIX-wieczne były przeciwko Rosji, ma największą część naszego terytorium, a więc jeżeli Rosja głównym przeciwnikiem, no to musimy iść z Austrią i z Niemcami. Wtedy mówiono może mniej z Niemcami, Niemcy były bardzo niepopularne w społeczeństwie polskim, ale z Austrią było bardziej strawne. Każdy grał, można powiedzieć, na własnym fortepianie, ale każdy z nich miał ten cel, którym była Polska. Pod koniec XIX wieku doszło do znaczących przekształceń w łonie narodu polskiego. Pojawiły się nowoczesne partie polityczne. Pierwsza, przedrozbiorowa Rzeczypospolita, odchodziła w przeszłość. Dzieje niepodległości to przede wszystkim losy wybitnych osobistości, ale także tych skromnych ludzi drugiego planu, o których nie możemy zapomnieć. Jednym z nich był lwowski patriota i geograf Eugeniusz Romer. Pojawiło się wielu twórców, amatorów, kartografów, którzy sięgnęli po mapę jako po doskonałe narzędzie komunikacji społecznej, obrazujące ziemię dawnej Polski, obrazujące miejsce, gdzie Polacy żyli i jakie stworzyli fundamenty rozwoju społeczno-gospodarczego. Te osoby łączyło kilka cech. Wszyscy byli patriotami zagorzałymi, wszyscy mieli na swoim koncie wystąpienia publiczne, w których wykorzystywali mapy i większość z nich, jeżeli nawet nie wszyscy, inwestowali prywatne pieniądze w opracowanie i w wydanie tych map, jak również i w ich dystrybucję. Eugeniusz Romer to jeden z najwybitniejszych uczonych polskich z czasów, kiedy Lwów pełnił rolę duchowej stolicy Polski pod zaborami. Romer pochodził z rodziny z tradycjami, bo jego ojciec był powstańcem styczniowym. Dzięki temu, że matką jego była węgierska arystokratka, to miał także trochę szersze spojrzenie poza tylko to ciasno sarmackie. I odebrał też staranne wykształcenie w cesarskich uczelniach austro-węgierskich.
Romer uświadomił sobie, jak wielkie pole kartograficzne jest do zagospodarowania w zakresie kartografii polskiej, ponieważ zobaczył, że inne kraje wchodzące w skład Austro-Węgier taką kartografię już posiadają. Kiedy wybuchła wojna, ludność Galicji sprzyjała orientacji austrofilskiej, ludność Królestwa sprzyjała orientacji prorosyjskiej czy antyniemieckiej, a ludność Wielkopolski sprzyjała orientacji antyniemieckiej, ale tego nie wyrażała publicznie, no bo takie były warunki polityczne. Pierwsza wojna światowa, która w polskiej pamięci została jednak przytłoczona rozmiarami II wojny światowej, to była wojna, w której po raz pierwszy od 100 lat stanęły przeciwko sobie państwa zaborcze. Wybuch Wielkiej Wojny, bo tak wtedy nazywano pierwszą wojnę światową, przyniósł na ziemiach polskich zaskakujące rozstrzygnięcia. Rosyjskie armie ruszyły na zachód. By ich powstrzymać, niemiecka armia gorączkowo ściągała wojsko z frontu zachodniego i przerzucała na wschód. W następnych miesiącach armie państw centralnych, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, ruszyły naprzód. Rosjanie utracili na długo inicjatywę na froncie wschodnim. W 1917 roku w Rosji miały miejsce dwie rewolucje. Wojska niemieckie i austro-węgierskie zajęły większą część Rosji. Na północy od Helsinek, poprzez Ukrainę do północnych stoków Kaukazu. Berlin i Wiedeń ogłosiły powstanie Królestwa Polskiego. Powołano Radę Regencyjną, czyli komitet zbiorowo zastępujący monarchę. To właśnie Rada Regencyjna w listopadzie 1918 roku przekazała władzę w Warszawie triumfującemu Józefowi Piłsudskiemu, który następnie w latach 1918-1920 ukształtował polski zasięg terytorialny na wschodzie, sięgający głęboko w terytoria białoruskie i ukraińskie. W międzyczasie miał miejsce przegrany plebiscyt polski, czyli głosowanie ludowe na temat przynależności państwowej danych terytoriów w Prusach Wschodnich. I także przegrany, ale w bardzo wyrównanych proporcjach, plebiscyt na niemieckim Górnym Śląsku. To wszystko możemy dziś odczytać z map Eugeniusza Romera. Ale zanim do tego doszło, geografowie polscy musieli przygotować wiele map i atlasów, aby rozpalić niepodległościowe wizje. W 1908 roku Romer wydał swoje pierwsze dzieło, czyli Atlas Geograficzny, który był załącznikiem do podręcznika geografii dla klas pierwszych szkół średnich w Galicji. Romer opracował ten atlas w zaborze austriackim, mając bardzo duże doświadczenie jako nauczyciel. Dodatkowo przez kilka lat pełnił funkcję recenzenta wydawanych w Austrii pomocy dydaktycznych z zakresu geografii. Dostając różne materiały do zaopiniowania, wyrobił sobie zdanie na ich temat. Stwierdził, że uczą polskie dzieci nazw niemieckich albo niemieckiego punktu widzenia. Ten podręcznik był podręcznikiem przełomowym, ponieważ pokazywał tą geografię, że już nie jest nauką opisującą, ale nauką wyjaśniającą. Podręcznik składał się z szeregu pytań, na które nauczyciele wraz z uczniami powinni znaleźć odpowiedzi. Atlas składał się raptem z 10 tablic, wśród których nie było mapy Polski, ale był pierwszą na świecie tak zwaną syntezą hipsometryczną kontynentów i świata. Poza tym w całości był opracowany po polsku i przez polskiego autora. Romer tam przedstawił granice przedrozbiorowe oraz ideę powrotu do niepodległej ojczyzny w granicach, jakie niegdyś się ukształtowały. Na przełomie XIX i XX wieku na polskiej scenie politycznej pojawili się dwaj giganci. Józef Piłsudski, wojownik, spadkobierca XIX-wiecznych insurekcji, uważał, iż energię narodu należy wykorzystać dla zbrojnego wywalczenia wolności. Roman Dmowski,
Genialny taktyk i strateg, obdarzony darem chłodnej kalkulacji, zarysował program nie tylko odzyskania niepodległości, ale i wskazał potencjalne granice odrodzonego państwa polskiego. Dmowski uważał, iż Rzeczpospolita powinna być państwem przede wszystkim zamieszkanym przez Polaków, ze zmarginalizowaną rolą mniejszości narodowych. Piłsudski, kresowianin, wychowany w atmosferze zamieszkiwania obok siebie wielu narodów, spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej, uważał, że należałoby spróbować odbudować wielonarodową i wielokulturową Rzeczpospolitą. Koncepcje tych dwóch mężów stanu bardzo różniły się od siebie. Co łączyło obu tych przywódców? Obu im przyświecała wizja Polski jako kraju znaczącego, nie powiem wielkiego, ale znaczącego, to znaczy starającego się o pełną suwerenność, rozumianą jako zupełna swoboda urządzania ładu wewnętrznego, tak jak się podoba na miejscu, z czym się miała również niechęć do poddawania się presji z zewnątrz. Piłsudski widział, że Dmowski jest takim politykiem, który potrafi odpowiedzieć bardzo obcesowo sojusznikom. I Dmowski widział, że Piłsudski prowadzi politykę faktów dokonanych, którą on zasadniczo akceptował. Dmowski w ogóle pojmował politykę zagraniczną jako pole walki i uważał, że jeżeli ktoś nie będzie się rozpychał, to zginie. I w związku z tym on był za tym, żeby się rozpychać i o Piłsudskim uważał, że on jest też taki, że się po prostu rozpychać potrafi i lubi. Piłsudski z kolei to samo sądził o Dmowskim i stąd rywalizując ze sobą, wychodząc z obozów politycznych o przeciwstawnych poglądach, mieli jednak do siebie zaufanie. Obydwaj panowie dokonywali wyborów taktycznych, często przedstawianych zresztą przez ich zwolenników jako trwałe związki polityczne. Tak przecież nie było. Panowie zdawali sobie sprawę z tej licytacji wzwyż. To określenie Piłsudskiego dobrze obrazujące, w jaki sposób tak zwaną sprawę polską podnoszono. Te dwie drogi, paradoksalnie pozornie sprzeczne, one się wzajemnie uzupełniały. Grano po obydwu stronach frontu. Oczywiście to dało asumpt potem niektórym historykom czy publicystom na Zachodzie, że Polacy się umówili przed wojną. Jedni będą stawiać na Niemcy, drudzy będą stawiać na Rosję. I że jakby któryś z koni musi dojść do mety. To oczywiście tak nie było, ale na zewnątrz mogło się by wydawać, że Polacy rozegrali od strony takiej dyplomatyczno-taktycznej znakomicie, bo obstawili wszystkie możliwości. Taką grę podjęli niezależnie od siebie, zarówno Dmowski na Zachodzie, jak Piłsudski na obszarze okupowanym przez Niemcy i Austro-Węgry. Polityka ich sprowadzała się do tego, aby wysuwać żądania narodowe, a następnie, kiedy się partner zgadzał na nie, momentalnie ogłaszać swoje niezadowolenie, twierdzić, że ustępstwa poszły w dobrym kierunku, ale było ich za mało, za późno i w związku z tym konieczne są dalsze kroki. Być może był realizowany plan wynikający z rozmowy bardzo długiej prowadzonej przez Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w Tokio w 1904 roku, kiedy panowie rzeczywiście przez wiele, wiele godzin rozmawiali o przyszłości. Być może brali pod uwagę tego typu warianty, które potem w praktyce przyszło im realizować. Ale to niestety stenogramu z tej rozmowy nie ma. Roman Dmowski i Józef Piłsudski, pomimo animozji i ambicji politycznych, skierowali swe wysiłki dla zrealizowania projektu o nazwie Polska Niepodległa. Politycy ci, z których Piłsudski miał powszechną opinię niebezpiecznego radykała, socjalisty,
byli autentycznymi lobbystami sprawy polskiej w Europie. Takich ambasadorów polskości było więcej. W czasie pierwszej wojny w akcję na rzecz odbudowy państwa polskiego włączali się ludzie rozmaitej proweniencji. Bardzo obszerną i nadzwyczaj ciekawą kartę zbudowali artyści. I to zarówno ci, którzy z bronią w ręku, będąc malarzami, poetami, kompozytorami, uczestniczyli w wojnie, uczestniczyli w czynie legionowym czy w innych tego rodzaju poczynaniach, ale też i ci, którzy mieli już bardzo wyrazistą światową pozycję. Dość wspomnieć tutaj aktywności Henryka Sienkiewicza, który stał za Komitetem Wewejskim, zbierającym na rzecz Polski, na rzecz społeczności tutaj w kraju rozmaitego rodzaju zasoby. I też można wskazać na aktywność genialnego pianisty, kompozytora, ale też i człowieka o zacięciu politycznym, czyli Ignacego Paderewskiego. Człowiek, który politykiem stał się chyba z wyboru, albo może nawet z przymusu, natomiast był artystą. Artyści mają trochę inną duszę, więc propagował sprawę polską po pierwsze ze względu na swoją wielką sławę. Był Polakiem, nigdy tego nie ukrywał. To w sytuacji narodu bez państwa miało swoje znaczenie. Jako wybitny artysta, celebryta, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, miał dostęp do polityków, wysokich urzędników, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, na przykład w Departamencie Stanu, a nawet do samego prezydenta Wilsona. Był kimś, z kimś warto się było sfotografować. No i jako taki stanowił oczywiście duży walor polskiej akcji politycznej. Był postacią bardziej rozpoznawalną niż Sienkiewicz ze względu na swoje artystyczne turne, który angażował się i wcześniej, przed wojną. W końcu ułożył na pomnik Grunwaldzki i to jest jego finansowa, można tutaj powiedzieć, zasługa. To przecież jest rok 1910. Paderewski obstawił w wyborach roku 1916 przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. On był jednym z jego największych donatorów. Jak patrzymy na listę tych, którzy przekazali pieniądze na rzecz tej kampanii, Paderewski mieści się w pierwszej dziesiątce. A więc możemy powiedzieć, że politycy związani z obozem Wilsona mieli też realny dług wdzięczności wobec tego konkretnego Polaka. A on miał też i konkretne żądania, konkretne wymagania, co w sprawie Polski należy robić. Jeżeli spojrzymy na deklaracje amerykańskie, poczynając od 17 roku, to widać bardzo wyraźnie, że ten dług był spłacany. W sierpniu 1914 roku Eugeniusz Romer wyjeżdża z Lwowa do Wiednia. Wyjeżdża pod namową rodziny, ponieważ istnieje obawa, że Romer może być zaaresztowany za swoje wystąpienia antycarskie. W Wiedniu odwiedza go Franciszek Stefczyk, prezes kas oszczędnościowych i pożyczkowych, a więc osoba, która ma możliwości finansowe. No wpadli na genialny pomysł, że trzeba stworzyć coś, co wypełni istniejącą lukę właściwego argumentu w interesie polskim w momencie zakończenia wojny, ponieważ no, wojna dopiero się zaczęła, ale kiedyś się skończy i ktoś, kto będzie dyskutował na temat kształtu przyszłej Polski, będzie musiał zobaczyć, gdzie ta Polska jest, gdzie mieszkają Polacy, jakie są ich interesy, jaki jest ich zasięg, co ich spaja, co ich dzieli. I wymyślono kilkadziesiąt tematów, które należy przedstawić na mapie. W 1916 roku ukazuje się drugie wielkie dzieło Romera, mianowicie Statystyczno-geograficzny Atlas Polski, który jest uznawany za pierwszy atlas narodowy Polski.
Największą trudnością, z jaką zmierzył się Romer, to było powiedzenie sobie na pytanie, jak pokazać Polskę, która nie istnieje. Atlas był wydany w trzech językach. Po francusku to była lingua franca, czy to był język światowy. Po niemiecku, w końcu był drukowany w Wiedniu. I po polsku. Ciekawą rzeczą w tym atlasie było na przykład to, że zawarł w niej taką mapę, taką nieco manieryczną, najdalszy zasięg Polski w historii, gdzie mamy granice zachodnie prawie pod Hamburgiem i granice sięgające po Moskwę. Takie mocno ku pokrzepieniu serc. Pojawienie się atlasu było ogromnym wydarzeniem nie tylko w sferze kartograficznej, ale też i społecznej. Atlas wzbudził skrajne emocje. Bardzo nie spodobał się geografom pruskim. Romer stanął przed sądem, groziło mu aresztowanie i w tym momencie przyszedł mu z pomocą szef Instytutu Wojskowo-Geograficznego w Wiedniu, który zaświadczył, że atlas geograficzno-statystyczny jest wyłącznie pozycją naukową, a nie żadną propagandówką. Pomimo, że wszyscy, którzy oglądali ten atlas, no nie mieli wątpliwości, że jego rola polityczna jest bardzo poważna w tym czasie. Robert Howard Lord, amerykański historyk, wielki przyjaciel Polski, Polaków, napisał, że dla zrozumienia sprawy polskiej ten atlas był po prostu idealny i stanowił taki dynamit w sobie, że słusznie bali się tego niemieccy generałowie. Generalnie Romer dostał zakaz wywozu tego atlasu, rozpowszechniania za granicą, ale atlas został skopiowany i rozesłany do uczestników, amerykańskich uczestników konferencji pokojowej w Paryżu. Oczywiście przemycono kilkadziesiąt egzemplarzy, tym dwa egzemplarze ze Szwecji do Ameryki. Jeden z tych egzemplarzy trafił na biurko prezydenta Woodrow Wilsona. To zagrało idealnie w Komisji Amerykańskiej do Spraw Polskich, prowadzonej przez Roberta Howarda Lorda razem z profesorem Arctowskim, która rozważała i zapisywała argumenty na rzecz Polski w celu prowadzenia pertraktacji przez delegację amerykańską na przyszłej konferencji pokojowej. Czynnik wojskowy w czasie I wojny światowej odgrywał w polskim myśleniu politycznym duże znaczenie, dlatego że ta orientacja, nazwijmy tradycyjna, którą Piłsudski reprezentował, odwoływała się do powstań, a więc czyn zbrojny. Stworzyć zalążek jakiejś formacji wojskowej czy armii polskiej. Stąd też wymarsz pierwszej kadrowej, potem stworzenie legionów polskich. Ale czyn zbrojny ma być tą legitymacją do niepodległości. Walory bojowe jednostek polskich zostały docenione przez państwo numer jeden w koalicji bloku państw niemieckich, czyli Rzeszę Niemiecką. Wynikiem oceny sytuacji dokonanej przez kierownictwo polityczne niemieckiego cesarstwa był akt 5 listopada, wydany w roku 1916, proklamujący powstanie polskiego państwa. Niemcy nie określili granic tego państwa, ani zakresu suwerenności, natomiast stwierdzili jednoznacznie, że państwo będzie to mieć swoje siły zbrojne i że te siły zbrojne wesprą wysiłek państw bloku centralnego w walce z koalicją. Czego by nie powiedzieć złego inicjatywie niemieckiej, był to krok rewolucyjny, ponieważ przekreślał istniejącą wcześniej solidarność państw zaborczych w kwestii polskiej. Romer nie zgadza się z tezami tego manifestu. Uważa, że państwo buforowe, które jest zaproponowane na bazie Królestwa Polskiego z Galicją odłączoną, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Obiecowano powołanie rządu polskiego i oczywiście monarchii polskiej, bo nie było mowy o republice, i powołanie polskiej armii, chodziło o rekruta, natomiast kraj ten nie miał w ogóle oznaczonych granic. Romer spojrzał w to głębiej i nie tylko powiedział, ale napisał, ale zaraz, jak to z ziem zaborcy rosyjskiemu wydartych, to my mamy pójść walczyć za interesy Austro-Węgier i cesarstwa niemieckiego i ani kawałka ziem polskich z zaboru rosyjskiego, austriackiego nie chcecie do tego państwa polskiego przyłączyć, to jest nie fair. Jak dla Romera i patrioty, i kartografa, i geografa można wydać manifest zapowiadający odnowienie państwa polskiego, który nie ma ani jednego kawałeczka granicy? Dlatego Romer zareagował natychmiast, produkując kolejne dzieła kartograficzne. W odpowiedzi przygotowuje mapę wojenno-polityczną Polski, na której zaznacza aktualną sytuację
z I wojny światowej. Wydanie niekorzystnego dla Polaków manifestu dwóch cesarzy wywołało błyskawiczne działanie Ignacego Jana Paderewskiego. W odpowiedzi przyszły premier wystosował publiczną deklarację w imieniu polskiej społeczności w Ameryce. Protestujemy przeciwko tworzeniu z resztek braci naszych wojska na pomoc tym właśnie, co naród polski z szat jego obdarli. Paderewski uzyskał audiencję u prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, na której usłyszał: mój drogi Paderewski, mogę zapewnić pana, że Polska się odrodzi. Dmowski był sceptyczny, jeżeli chodzi o polski wysiłek zbrojny w czasie I wojny światowej, ale to się zmieniło. W roku 17, kiedy jest już Komitet Narodowy Polski, kiedy we Francji rozstrzygają się na polach bitew losy tej wojny, Dmowski stwierdza, że ten czynnik wojskowy można wykorzystać. Chociażby z tego powodu, żeby nie było argumentu, że byliśmy militarnie zaangażowani tylko po stronie Niemiec i Austrii. Francuzom też zależało na użyciu polskiego żołnierza. W czerwcu 1917 roku, więc przed powołaniem Komitetu Narodowego Polskiego, proklamowali tworzenie armii polskiej we Francji. Dmowski się przygląda tej sytuacji, ale stwierdza, że nie możemy udzielić poparcia pełnego tej inicjatywie, dopóki nie będziemy mieli pełnej kontroli. W roku 18 są te już decydujące porozumienia polsko-francuskie, które oddają przynajmniej formalnie kontrolę nad armią Komitetowi Narodowemu Polskiemu. Kiedy ta armia w końcu powstała, Dmowski skoncentrował się na tym, żeby armię tę możliwie w małym zakresie wprowadzić do walki, bo nie chciał, żeby została ona zużyta w warunkach morderczych walk frontu zachodniego. Także prowadził tu niezależną politykę, niespecjalnie lojalną wobec swoich sprzymierzeńców, ale też miał na uwadze inne cele. Stworzenie armii polskiej we Francji, zwanej potem błękitną z racji mundurów, na czele z Hallerem, miało ogromne znaczenie propagandowe, bo zostaliśmy dzięki temu zaliczeni bez większych przeszkód do grona państw zwycięskich. Mimo że ta armia tak de facto nie walczyła na froncie zachodnim, ona miała być przetransportowana do Polski, tu wokół tego zaczęła się wielka gra, ale jej udział w pierwszej wojnie był prawie żaden. W ostatnich latach Wielkiej Wojny działania wokół sprawy polskiej nabrały tempa. Roman Dmowski, widząc słabnącą politycznie i militarnie rolę Rosji, przeniósł się do Paryża i stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego. Kiedy niepodległość wybuchła w listopadzie 18 roku, to pozycja międzynarodowa komitetu była niekwestionowana. Ale to sprawiło, że pojawił się wielki problem międzynarodowy. A mianowicie, jeżeli Piłsudski obejmuje władzę w Warszawie, ogłasza 16 listopada, notyfikuje powstanie państwa polskiego i idą te depesze do Francji, Anglii, Stanów Zjednoczonych, na biurko tych. I oni mówią, nie wiemy, co z tym zrobić, bo przedstawicielstwo jest tu, jest Komitet Narodowy. I to do Dmowskiego dadzą, co mamy z tym robić. No i wtedy Dmowski orientuje się, że ta dwoistość jest groźna. Zapominamy, że państwo polskie zostało uznane w listopadzie 18 roku przez trzy państwa. Austrię, Niemcy i Rosję bolszewicką. Natomiast nie zostało uznane przez Francję, Anglię i Stany Zjednoczone. Dlatego, że uznano, że władza Piłsudskiego w Warszawie jest podejrzana z punktu widzenia geopolitycznego. No był to stronnik Niemiec, jak to mówiono. I w związku z tym los Polski odradzającej się jest w rękach Dmowskiego. Albo się porozumie z Piłsudskim, albo nie. Albo pójdzie na konfrontację z błogosławieństwem Zachodu. Nikt tam by się nie ujął. Albo nie. I to jest wielki egzamin wtedy u zarania niepodległości przed tymi politykami. Do porozumienia doszło na bardzo prostych zasadach. Dmowski domagał się jedynie, aby została zapewniona ciągłość poczynań dyplomatycznych na Zachodzie, aby mógł wejść do delegacji polskiej pokojowej. Natomiast Piłsudski zgodził się na to,
że stan tymczasowości się kończy, są przeprowadzane wybory i naród rozstrzygnie, kogo chce mieć u władzy. Nie kłócono się o personalia, ale zgodzono się co do zasady, jak wyłonić władzę. Władza została wyłoniona, wybory przeprowadzone, koniec. Polska powstawała jako państwo w totalnym chaosie, to znaczy w chaosie wynikającym z kończącej się wojny, w chaosie wynikającym z upadku państw zaborczych i klęski wojennej, w chaosie wreszcie państwa, które powstawało bez granic. Polska odradzała się wreszcie jako państwo, które nazywano państwem ludowym. Ja wiem, że dziś po latach PRL-u brzmi to co najmniej fatalnie, ale wtedy wyobrażano sobie, że Polska to będzie państwo, które będzie państwem demokratycznym. Zwycięstwo państw Antanty w zasadzie przesądziło o pewnym sztafarzu ustrojowym, które przejęły nowo powstałe państwa. To zwycięstwo państw demokratycznych, ale to także przekonanie, że nie można związać obywateli z państwem, jeżeli nie przyzna im się równych praw. Inaczej nie będą chcieć tego państwa szanować i bronić. A więc mamy Polskę, która jest Polską ludową, Polską dla ludu. Wreszcie to, co cokolwiek zabrzmi, Polską narodową, Polską dla Polaków. Pierwsza wojna światowa podniosła nacjonalizm do rangi cnoty. Odwoływano się w tym w propagandzie wojennej. Dziś znowu mamy filtr, którym jest bez mała 100 lat i jak mówimy Polska dla Polaków, to od razu się to jak najgorzej kojarzy. Ale wtedy Polacy wyobrażali sobie, że to będzie państwo polskie. Co to znaczy państwo polskie? Znaczy państwo, w którym będą rządzić Polacy. To nie oznaczało, że inni są tam zdyskryminowani, będą prześladowania. W Polsce na przykład było początkowo 7 ośrodków władzy, ale nie było żadnych problemów z tym, że te ośrodki nawzajem podporządkowywały się sobie i budowane było państwo. Jesienią 1918 roku już pozostały 2, ten na zachodzie, z pretensją do prowadzenia polityki zagranicznej i lokalna władza w Warszawie. Nie doszło do wyniszczającej wojny pomiędzy nimi, tylko obie strony się porozumiały. Także to jest świadectwo wielkości tamtych elit. Tu możemy się odwołać do koncepcji Eugeniusza Romera. Czy Polska posiada, jak to wtedy nazywano malowniczo, indywidualność geograficzną, czyli czy istnienie Polski jest uzasadnione w sensie geograficznym, czy też tylko jest przejściową fanaberią dziejów. Największy polski geograf i bez wątpienia najwybitniejszy geopolityk twierdził, że samo istnienie Polski jest uzasadnione geograficznie, że oto Polska ma trwałe miejsce w mapie fizycznej Europy, zatem jej nieistnienie było anomalią. Odrodzenie państwa polskiego było prawdziwym fenomenem. Wydawało się, że zaborcze ustalenia z końca XVIII wieku są nieodwracalne, a jednak Wielka Wojna zmieniła wszystko. W styczniu 1918 roku prezydent USA Woodrow Wilson wygłosił orędzie, którym między innymi zapowiedział utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Spełniać się zaczęła zapowiedź Józefa Piłsudskiego z sierpnia 1914 roku, skierowana do polskich żołnierzy tzw. pierwszej kompanii kadrowej, zmobilizowanej przez niego do walki z Rosją. Sam Piłsudski w trakcie wojny uznał, że nie jest mu już po drodze z Niemcami i Austro-Węgrami. Został wobec tego internowany w niemieckim więzieniu w Magdeburgu. Każda wojna musiała zakończyć się traktatem pokojowym. Polacy liczyli na to, że ten traktat pokojowy powoła, odrodzi niepodległe państwo polskie. Eugeniusz Romer był naturalnym specjalistą do wzięcia, bo był jeszcze, dodajmy, statystykiem. W grudniu 18 roku Eugeniusz Romer otrzymuje depeszę z propozycją udziału w konferencji. Jego głównym zadaniem jest organizacja biura geograficznego, które ma
być pomocą, takim zapleczem kartograficznym dla polityków negocjujących sprawy polskie. Wyrusza wraz ze swoim współpracownikiem Teofilem Szumańskim z antropologiem Janem Czekanowskim do Paryża. Jedzie przez Warszawę, przez Kraków, odwiedza Stefczyka, który wypłaca mu honorarium za atlas geograficzno-statystyczny. To honorarium jest pomocą finansową na pobyt w Paryżu. Prezentował jako doradca polskiej delegacji, który był Paderewski i Dmowski, materiały statystyczne, które miały pokazywać polskie rasy dla poszczególnych terytoriów, których Polska oczekiwała w nowych granicach. Przyjmuje się w Polsce powszechnie, że datą odzyskania niepodległości to jest 11 listopada 18 roku. Jest to data symboliczna. Natomiast gdybyśmy chcieli pokazać inne daty, to okazuje się, że od tego roku musielibyśmy aż do 28 czerwca 19. Jak wiadomo, usankcjonowanie istnienia Polski w sensie międzynarodowym to jest właśnie dopiero traktat wersalski. A więc musiało upłynąć jeszcze ile miesięcy. Dyplomaci, którzy tam w Paryżu już byli, potrzebowali argumentów, a wiedzieli, że najlepszym fachowcem od pokazywania tych spraw etniczno-statystyczno-geograficznych na rzecz argumentów polskich jest środowisko profesora Eugeniusza Romera. Doszło do owocnej współpracy Eugeniusza Romera z królem sprawy polskiej na Zachodzie, naszym arcyambasadorem Ignacym Paderewskim. Atlasy Romera, które były publikowane także w krajach zachodnich, trafiały jako podarek do wielu wpływowych osób, do tak zwanego establishmentu zachodniego, do możnych tego świata, polityków amerykańskich przede wszystkim, ale także francuskich czy brytyjskich. Powstanie Polski miało najdłuższy proces właśnie dlatego, że była wcześniej podzielona między trzech zaborców. I ile tej Polski będzie od każdego zaborcu zależało zarówno od zwycięzców, jak i od samych Polaków. No i nie zapominajmy również od tych, którym trzeba było to odebrać. Austro-Węgier nie było, to było najprościej. Rosja była dość daleko na wschodzie jeszcze, natomiast najtrudniejszą granicą była ta na zachodzie, gdzie niemieckie pozostawały wszystkie ziemie zaboru pruskiego i nikt nie zamierzał oddawać kilometra kwadratowego. Mocarstwa europejskie miały już swoje wizje tak naprawdę, co zrobić z Polską. Francja była przychylna niepodległej i rozległej Polsce, Wielka Brytania przeciwnie. Natomiast kluczowy był głos Ameryki jako tego mocarstwa, które wojnę wygrało. Trzeba było jakoś przekonać zwycięzców, którzy byli bardzo daleko na zachodzie, żeby oni przekonali Niemców, żeby tak oddali ten Gdańsk, Poznań, a może i Śląsk. Dla Niemców było to absolutnie nie do pomyślenia, a byli przecież mocarstwem. I oni przegrali wojnę z Francją, Wielką Brytanią, Włochami formalnie, tak, ze Stanami Zjednoczonymi, ale przecież nie z jakąś Polską, którą wprawdzie, co rzadko się przypomina, z niejaką sympatią do pewnego czasu inicjatywy odbudowania jakiegoś państwa polskiego na wschód od Niemiec Niemcy nawet patrzyli, no ale to nie było na tyle tej sympatii, żeby nagle oddać Prusy zachodnie, poznańskie czy kawałek Śląska. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ w preambule tego traktatu było to, że rozbiory są już nieważne i powrót Polski na mapę jako podmiotu międzynarodowego. Na wysiłek delegacji możemy patrzeć przez pryzmat rozmaitych politycznych dokonań. Tych, które wiązały się z przekazywaniem argumentów właśnie tej natury politycznej, historycznej, ekonomicznej politykom państw zachodnich. Czy bezpośrednio przywódcom, czy ich sztabom, gdzie w sposób mniej czy bardziej przychylny na oczekiwania Polski patrzano. Ale jednocześnie warto też docenić wysiłek tych ludzi, którzy odwołując się do przeszłości, potrafili to poprzez mapę pokazać. Poprzez tego, jak wyglądała Polska Jagiellońska, jak wyglądała Polska już będąc Rzeczpospolitą dwojga czy trojga narodów, jakie było nasze demograficzne zaangażowanie
na wschodzie, ale też i na zachodzie, gdzie nastąpiło przecież odrodzenie narodowe. Wszystko jedno, czy robił to swoimi mapami Rommel, czy swoimi dociekaniami Arctowski, czy cała grupa jeszcze innych tu niewymienionych postaci, gdzie polskim politykom tłumaczono, że te argumenty muszą być uwzględniane, że musimy ten wątek bardzo silnie eksponować, przede wszystkim dlatego, że oczywiście nasze odniesienia do historii są ważne, ale patrząc na położenie w tym miejscu Europy, możemy powiedzieć, że my nie mamy historii, mamy geografię i to jest coś, co trudno jest nie odnieść do każdej sytuacji, każdej Polski, będącej rzeczywiście w sercu Europy, ale w miejscu też i szczególnym. Serce jest tym organem nadzwyczaj wrażliwym. Wiedza o tym, że Polska ma prawo istnieć jako niepodległy byt, bo spełnia wszystkie kryteria stabilnego państwa, a więc ma liczną ludność posługującą się tym samym językiem, ma podstawy gospodarcze, żeby się utrzymać jako państwo, bogactwa mineralne, rolnictwo rozwinięte i także położenie determinowane przez trwałe obiekty geograficzne, czyli góry na południu, a wielkie rzeki na wschodzie i zachodzie, morze na północy. To były te wyznaczniki, które do dzisiaj konstytuują naszą wiedzę na temat zarysu położenia Polski. Między Bałtykiem a Tatrami, między Bugiem i Sanem, a Odrą i Nysą. Polska delegacja oczekiwała bardzo konkretnych granic. Na romerowskich materiałach wszelkich kartograficznych, statystycznych również, pokazywano te granice, pokazywano żywioł Polski, ziemiaństwo polskie, chłopstwo polskie i tak dalej. Natomiast co ciekawe, jednocześnie na mapach Romera zaznaczono polski materiał zachodni. Przede wszystkim żądaliśmy odebrania Prusom, czyli Zjednoczonym Niemcom, wszelkich ziem zaborczych i przyłączenia Górnego Śląska. To się wiązało też z koncepcją Dmowskiego, nacjonalistyczną, bo wtedy to był patriotyzm, że potrzebny nam jest i przemysł górnośląski, bez jego Polska nie przetrwa, i ludzie mieszkający na Górnym Śląsku, rodowici Ślązacy, którzy stanowili tam większość etniczną, a byli pochodzenia polskiego. Natomiast Romer we wszystkich swoich mapach to pokazywał, między innymi dlatego ten jego atlas z 1916 roku mógł mieć kłopoty, bo to się bardzo Berlinowi nie podobało, że jedna z największych zagłębi przemysłowych Niemiec pokazywana była przez Romera jako ziemia polska. Polityka to nie jest ta polityka, która jest teatrem, którą obserwujemy jak dzisiaj w telewizji, którą obserwujemy w wystąpieniach publicznych. Polityka to są również, a w przypadku tak wielkiej konferencji, która miała zbudować nowy, trwały ład międzynarodowy, polityka to są spotkania nieformalne. Tych spotkań delegacja polska wspierała przez szczupłe grono ekspertów. Musimy sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że wymagało to środków. Państwo polskie nie mogło sobie pozwolić na zapewnienie setek ekspertów. Nie było go zwyczajnie na to stać. Jak Romer opisuje problemy z przeżyciem w Paryżu, ponieważ nie miał zbyt wiele pieniędzy na to, żeby się utrzymać. Romer sam pisał, że jego obowiązkiem jest służba Polsce. Za to się nie bierze pieniędzy. Służy się Polsce, dlatego że to jest jego ojczyzna, którą cały czas walczył. Jest szansa, żeby ona była na mapie silna. To wystarczyło. Bez wątpienia Jarctowski, Romer i Czekanowski byli tymi, którzy urabiali opinię. Roman Dmowski w lutym 1919 roku w liście skierowanym do doradcy francuskiego premiera Georges'a Clemenceau zarysował polskie oczekiwania terytorialne w słowach: jako punkt wyjścia naszych uwag przyjmujemy rok 1772, czyli datę pierwszego rozbioru, i na zawsze za nasze najświętsze prawo uważamy odzyskanie tego, co wyrwały nam przemocą państwa dzisiaj w gruzach leżące. Traktat wersalski ustanawiał zachodnią granicę Polski, ale oczywiście, żeby ta zachodnia granica Polski była objęta przez państwo polskie, musiało upłynąć trochę czasu. Jeżeli styczeń, luty, to jest 20 roku, to jest obejmowanie przez Wojsko Polskie, przez administrację terytorium, no już nie Wielkopolski, która była wyzwolona w wyniku powstania, ale Pomorza i tego skrawka wybrzeża Bałtyku, to minęło pół roku. Dlatego, że trzeba było przygotować to od strony politycznej, logistycznej. Niemcy musieli na to wyrazić zgodę. Wyrazili, podpisując 7 maja wcześniej te granice, ale tam były siły, które się z tym nie godziły. W związku z tym chodziło też o naciski na to, żeby nie było incydentów, na przykład nie groziła jakaś wojna. To było bez wystrzału w zasadzie, tam jakieś małe incydenty.
A tą rolę powracającego Polskę na te tereny wziął na siebie generał Józef Haller. To była taka jego symboliczna rola, która pozwoliła mu przejść do historii. Objęcie Pomorza, zaślubiny z Mozem w Pucku, rzucenie pierścienia, potem to przecież Wojciech Kossak uwiecznił, wielka feta w Toruniu. To Haller miał te swoje 5 minut. Podczas uroczystych zaślubin z Morzem w lutym 1920 roku generał Józef Haller powiedział: oto dziś dzień czci i chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem białego orła. Cały świat stoi mu otworem. Na pewno słowa były szczere. Mówimy o wielkim entuzjazmie tych, którzy pamiętali Polskę pod zaborami. Dziś tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo cokolwiek by powiedzieć, przejście z PRL a III Rzeczpospolitą było pozbawione ostrych konturów, a tu kontur był wyraźny. Wali się ład, powstaje nowe państwo. Ten entuzjazm był entuzjazmem, które podzielały elity. Trudno się dziwić. Przyszło im o to dokonywać tego, o czym marzyło kilka wcześniejszych pokoleń. Ale też na pewno była w tym gorycz, no bo Polska w wyniku traktatu wersalskiego uzyskała tylko 140 kilometrów wybrzeża morskiego. Te zaślubiny z morzem trudno uznać za gest wyłącznie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, marketingowy. Bo bez wątpienia takim był. Wtedy uroczystości spełniały tą rolę, jak dzisiaj eventy w telewizji. Pokazanie tego, jak Polska i Polacy z tego się bardzo cieszą. Ale przecież generał Haller był osobą należącą do elit i osobą zbyt przytomną, żeby zdawać sobie sprawę, że to nie jest to, o czym Polacy marzyli. Ale trzeba się cieszyć z tego, co zostało nam w wyniku traktatu ofiarowane i zagospodarować to jak najszybciej. Także to wybrzeże, żeby uczynić je polskim, żeby uczynić je tym oknem Polski na świat. Przecież to się w ciągu tego okresu dwudziestolecia międzywojennego stało. Jak ktoś nie wierzy, to proszę pojechać do Gdyni. Całe centrum Gdyni jest przecież modernistyczne, zbudowane w latach 20. i 30., a robi wrażenie. To jest symboliczne zakończenie walki o niepodległość. Haller, rzucając ten pierścień do morza, wypowiedział takie słowa: następne zaślubiny w Szczecinie. Ta myśl zachodnia uznawała, że Polska powinna mieć więcej nad Bałtykiem. Nikt nie wiedział, co się wydarzy potem. Kartografia, geografia i historia są nierozerwalnie związane. Wcześniej to było nie do wytłumaczenia. Nie było multimediów, nie było telewizji. Nie można było przekazywać transmisji. Kino właściwie raczkowało i nie było tak powszechne, a tu mamy mapę, które przez uczniów szkół docierały dosłownie do milionów ludzi. Ta mapa pokazywała kształt polityczny, kształt gospodarczy, religijny, statystyczny. Służyła uzasadnianiu polskich racji. Z góry zaznaczę, że każdy naród ciągnie, mówiąc kolokwialnie, rację w swoją stronę. Statystycznie też, ale w tym momencie dobry atlas. Był kompendium wiedzy, które właściwie wypełniały cały ten głód. Tam też były przecież fakty historyczne. Dlatego trudno sobie wyobrazić, że my moglibyśmy postrzegać, szczególnie po I wojnie światowej, historię Polski bez posiłkowania się mapami, przede wszystkim Eugeniusza Romera. Dla tożsamości narodowej atlasy Romera miały takie znaczenie jak ten słynny katechizm dziecka polskiego. Kto ty jesteś, Polak mały? Ten wierszyk. To na innym etapie edukacji, ale podobnie kształtowały poczucie tożsamości młodych Polaków. W literaturze Polskę trzeba było sobie wyobrażać. A kartografia pokazuje wprost na białej kartce papieru, że ta Polska ma określony kształt, się jakoś nazywa i zgodnie ze starą maksymą nie tylko definiuje coś, ale rzeczy nienazwane nie istnieją. A jeżeli już się je nazywa i one są narysowane i ktoś je widzi, to znaczy, że jest. Tak? I to Romer przywrócił nam tą II Rzeczpospolitą na mapę Europy i tak już zostało.